Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w pierwszej połowie września liczba zachorowań na koronawirusa wyniosła prawie 150 tysięcy przypadków. Na szczęście, jak dodaje lekarz pulmonolog Marcin Pakulski, w szpitalu, w którym pełni funkcję zastępcy dyrektora, na razie brak ciężkich przypadków tej choroby, to jednak nie wolno jej lekceważyć. Nie mamy jakiegoś w tej chwili takiego przyczynowego, skutecznego leczenia przeciwko koronawirusom. Natomiast jeśli są to objawy tylko i wyłącznie ograniczające się do tych, o których powiedziałem, to znaczy wysoka gorączka, ból głowy czy ból gardła, wystarczy tu przede wszystkim spoczynkowy tryb życia, nawadnianie, stosowanie leków przeciwzapalnych. Natomiast u części pacjentów niestety występują objawy zapalenia płuc. No i wtedy, jeśli stan pacjenta budzi niepokój, to trzeba wykonać dodatkowe badania. Na pewno jednym z elementów tych badań jest też badanie radiologiczne klatki piersiowej, czy to na początek może być zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej. Nasz rozmówca przypomina także o tym, aby mając wspomniane objawy, wykonać test, ale także ograniczyć swoją aktywność. Absolutnie. Jeśli mamy objawy typu ból gardła, ból głowy i wysoką gorączkę, trzeba się z dwóch powodów pozostać w domu. Pierwszy powód to dla naszego zdrowia, żeby nie przeciążać organizmu, przejść w tak zwany wypoczynkowy tryb życia. A drugi powód, żeby tej infekcji, niezależnie czy to jest koronawirus, czy to jest grypa, dalej nie rozprzestrzeniać. Należy wykonać sobie test w kierunku grypy, w kierunku koronawirusa, po to, żeby po prostu móc zidentyfikować ten czynnik zakaźny. Te proste zasady mogą pomóc ustrzec inne osoby przed zakażeniem, a nam pomóc w szybkim powrocie do zdrowia. Warto też pamiętać, że szczyt zachorowań na koronawirusa i grypę dopiero przed nami, a do tego jest jeszcze niestety coraz częściej występujących sztusiec. Spodziewamy się, że ten wzrost zachorowań może być większy, no bo dochodzą wszystkie takie infekcje sezonowe, tak? Na to się też nałożą. Infekcje grypowe, inne infekcje wirusowe. Niestety mamy bardzo dużo ostatnio przypadków krztuśca. To jest choroba bakteryjna, ale jest bardzo nieprzyjemna, bo wiąże się z bardzo silnym, uciążliwym, męczącym kaszlem, który może utrzymywać się nawet kilka miesięcy. Warto także korzystać ze wszelkich szczepień przeciwko chorobom zakaźnym. Mówi nasz ekspert, dotyczy to nie tylko grypy i COVID-19. Do momentu, kiedy mieliśmy dużą wyszczepialność na krztusiec, to praktycznie nie mieliśmy przypadków zachorowań. A w tej chwili coraz więcej jest niestety zachorowań i to, proszę sobie wyobrazić, to jest, bo każdy mówi, no krztusiec, pokaszle się troszkę, ale to kaszel jest tak uciążliwy i silny, że może doprowadzić u pacjenta do patologicznych złamań żeber nawet, tak? I odmy opłucnowej. Więc i nagle pojawiają się przypadki krztuśca, co związane jest niestety z obniżeniem odporności populacyjnej. 66. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pod tytułem Konstytucyjne determinanty finansów publicznych w Polsce, a praktyka ustrojowa to trudny, ale zarazem ciekawy temat. Do Częstochowy zjechało ponad 170 pracowników naukowych z 55 uczelni wyższych z Polski oraz Czech i Ukrainy. To duże wyróżnienie dla Wydziału Prawa i Ekonomii, powiedział nam rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Wydział Prawa i Ekonomii jest jednym z najmłodszych wydziałów naszej uczelni, ale doskonale rozwijającym się. Wielokrotnie mówiliśmy o osiągnięciach tego wydziału, związanych z doskonałymi wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej, z uzyskaniem kategorii A, z prowadzeniem projektu europejskiego finansowanego przez Komisję Europejską Horyzont 2020. Wydaje mi się, że to, że reprezentanci
absolwenci wszystkich uniwersytetów, które kształcą w obszarze nauk prawniczych, przyjęli zaproszenie do naszego uniwersytetu i do naszej uczelni, ale także na Wydział Prawa i Ekonomii, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i także wyrazem uznania właśnie tego, że te badania naukowe w obszarze nauk prawnych i kształcenie przyszłych prawników jest na bardzo wysokim poziomie. Naukowcy rozmawiali o stworzeniu forum dla perspektywy prawno-konstytucyjnej z postrzeganiem roli i zadań innych podmiotów gwarantujących bezpieczeństwo finansowe państwa. Profesor Marian Grzybowski mówił między innymi: czy regulacja w rozdziale 10 Konstytucji dotycząca finansów publicznych, która jest pierwszą spójną regulacją w ogóle w polskiej konstytucji, no, sprawdza się po 27 latach obowiązywania tej konstytucji, czy no, jest sens zastanawiać się i nad jakimi zmianami. Zatem jakie w tej kwestii powinny nastąpić zmiany? Przede wszystkim trzeba byłoby powiedzieć o zasadzie zupełności, że jest taki plan finansowy w państwie, no, z którego Sejm i opinia publiczna się może dowiedzieć, jakie są globalnie dochody państwa publiczne i co jest do publicznego podzielenia. Dzisiaj mamy budżet, mamy 21 funduszy zarządzanych przez resorty i obsługiwanych nie przez Narodowy Bank Polski, który obsługuje budżet, tylko przez Bank Gospodarstwa Krajowego, i ta część jest na przykład poza sprawozdaniem z wykonania budżetu, bo to jest sprawozdanie rządu, który sprawozdaje wykonanie ustawy budżetowej temu organowi, który uchwalił tę ustawę budżetową. To by zmienił. Estończycy mają w swojej konstytucji od naszej starczy o 5 lat zasadę zupełności. Wszystkie dochody i wydatki publiczne obejmuje budżet. Od 2 tygodni Politechnika Częstochowska prowadzi cykl zajęć organizacyjno-przygotowawczych dla zagranicznych kandydatów na studia. To jest taki 2-tygodniowy zawsze kurs organizacyjno-przygotowawczy, gdzie ci młodzi ludzie przyjeżdżają do nas, składają jeszcze dokumenty, jeżeli ktoś tego nie zrobił, ale przede wszystkim adaptują się tutaj. Mają zajęcia z języka polskiego, mają zajęcia wieczory filmowe, wieczory muzyczne, wieczory zapoznawcze dokładnie, gdzie mogą razem spędzić wesoły czas, poznać się między sobą, poznać się tutaj naszych pracowników, poznać realia uczelni. Zawsze też prowadzimy takie spacery po uczelni, żeby mogli zapoznać się z infrastrukturą uczelni. Tutaj właśnie w poniedziałek mieliśmy takie obejście wszystkich wydziałów, więc mogli poznać, gdzie swoje dziekanaty, gdzie będą mieć zajęcia od 1 października. Obecnie na Politechnice kształci się 900 zagranicznych studentów. Zdecydowana większość to Ukraińcy. Wybrałem ten uniwersytet, bo bardzo lubię język polskiego i chciałbym go nauczyć się bardzo dobrze, na przykład na poziom B2+, na przykład, i myślę, że ten uniwersytet, a to znaczy Політехніка Częstochowska, da mi ten szansę. Przyjechałem z Równego, to jest miasto Ukrainy na zachodzie. Chciałbym studiować w Politechnice, bo jest wspaniały kierunek angielski język biznesu, a w ogóle lubię język jak zjawisko, bo mogę przetłumaczyć mnóstwo rzeczy, mnóstwo ilości informacji w krótkim czasie, i to jest dla mnie bardzo ciekawe. Czy patrząc na tych obcokrajowców, ich znajomość języka polskiego, można być spokojnym, że poradzą sobie na studiach? Podejmą te studia, sprawdziliśmy, także dadzą radę. Jeżeli ktoś tam ma jeszcze jakieś niedociągnięcia, myślę, że miesiąc, 2 miesiące i będzie perfekcyjnie. On chciałby odwiedzić Szwajcarię. Dzień osób z niepełnosprawnościami to wyjście różnych instytucji do osób z różnymi schorzeniami. By pod jednym dachem czy w jednym miejscu uzyskali informacje chociażby o dofinansowaniu z PFRON, o usługach, jakie oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jesteśmy na zewnątrz, łatwy dostęp również dla osób z niepełnosprawnością. Taki dzień dla tych osób odbywa się od kilkunastu lat. Cały wrzesień to tak naprawdę wydarzenia, imprezy skierowane do osób z niepełnosprawnością. To nie tylko te, które odbywają się w ZUS-ie, ale także w instytucjach zaprzyjaźnionych. Jeżeli ktoś jest z Częstochowy albo z okolic, czy z województwa śląskiego, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie jest harmonogram tych wydarzeń, i skorzystać z naszych wydarzeń, które służą informacjom i wiedzy z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością. A czy w kolejnych miesiącach osoby z niepełnosprawnościami także mogą liczyć na wsparcie informacyjne ZUS, PFRON czy NFZ?
Oczywiście my jesteśmy otwarci cały czas i jeżeli taka osoba ma pytania w związku ze swoimi świadczeniami, czy chciałaby się starać o świadczenia, czy uzyskać inne informacje, bo przecież osoby niepełnosprawne to osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, zapraszamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy szereg udogodnień, jeśli chodzi o obsługę osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy instytucją dostępną, mamy podjazdy, bariery architektoniczne są zlikwidowane, ale też mamy możliwość obsługi klientów niedosłyszących, mamy też możliwość obsługi osób niedowidzących. Można przyjść do naszych placówek. Zatem zapraszamy, jeżeli są tylko jakieś pytania. Można te pytania również zadać online, korzystając z e-wizyty, ponieważ tutaj też mamy taką możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością poprzez e-wizytę, czyli online. Już na początku obrad radni do swojej rodziny przyjęli nowego, a w zasadzie radnego z poprzedniej kadencji, Michała Lewandowskiego. Pełnym i uczciwym, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Na tym stanowisku zastąpił Sebastiana Trzeszkowskiego, który mandat radnego zamienił na stanowisko wicewójta Rędzin. Jaki świeży powiew chce do rady wnieść Michał Lewandowski? Czy ja wiem, czy świeży powiew? Mam zamiar zajmować się tradycyjnie tymi samymi sprawami mieszkańców, co we wcześniejszej mojej kadencji, czyli infrastruktura drogowa głównie i wszystko, co z tym związane. Jako że pracuję w Miejskim Zarządzie Dróg, o czym wszyscy chyba doskonale wiedzą, najłatwiej jest mi tymi tematami się na bieżąco zajmować, bo mam najkrótszą drogę do tych osób, które mogą pomóc mieszkańcom właśnie w związku z utrzymaniem dróg, oświetleniem, utrzymaniem zimowym, letnim. Czy to oznacza, że teraz szybciej będą znikać ubytki w jezdniach? Z naszym budżetem pewnie bardzo powoli, ale będą znikać, do czego mam nadzieję się w dużej mierze przyczynić. Radni tradycyjnie dokonali zmian w budżecie, a tym samym wieloletniej prognozie finansowej. Kolejne uchwały dotyczyły naszego szpitala, statutu miejskiego ośrodka sportu. Mnie bardzo cieszy podjęcie uchwały, też pozytywna opinia Komisji Rozwoju Regionalnego dotycząca możliwości uzyskania środków na termomodernizację przedszkola nr 16 i szkoły 54 na północy. Tutaj też sprawy dotyczące MPK. A konkretnie zwiększenie kapitału zakładowego MPK poprzez wniesienie wkładu finansowego w wysokości 2 milionów złotych. Pomagamy przedsiębiorstwu, który ma trudną sytuację, no bo wszyscy widzimy, że rosną ceny, rosną koszty tej pracy minimalnej. W związku z czym nasza firma, która też jakby prowadzi działalność, ale nie działalność zarobkową, tylko ma służyć miastu i mieszkańcom, no czasami musimy im pomóc. Dzisiaj pomagamy kwotą 2 milionów złotych. Zapewne ta decyzja najbardziej ucieszy załogę MPK. Myślę, że tak, że są zadowoleni, bo jest to dla MPK tak zwana działka kroplówka, czyli coś, co pomoże im dalej działać na rzecz mieszkańców. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie rozważał, czy ze strefy płatnego parkowania nie wyodrębnić osobnej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Chodzi o tereny wokół Jasnej Góry. Tam właśnie mieszkańcy i my też obserwowaliśmy wzmożone parkowanie, w szczególności w weekendy, ale to wszystko wymagało potwierdzenia analizami. Badanie, czy taka strefa w strefie się opłaca, czy jest uzasadniona merytorycznie, dała jasną odpowiedź. Nie ma takiej potrzeby. Owszem, występuje na tych ulicach przyległych, chodziło m.in. o ulicę Świętej Barbary, ulicę 3 Maja, czy Rynek Wieluński i samą ulicę Wieluńską, że występuje tam parkowanie, ale nie ma tam potrzeby wyodrębnienia tej strefy płatnego parkowania, dlatego że tych miejsc jest wystarczająco dużo. Nie jest konieczna rotacja, nie jest konieczne wymuszenie tej rotacji, tak żeby korzystali tam wszyscy z tych miejsc, którzy mają życzenie. Na razie nie zamierzamy tej strefy śródmiejskiej wyodrębniać. Czyli w sobotę, w niedzielę pod Jasną Górą parkujemy nadal za darmo. Jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, w tym te tereny przy klasztorze jasnogórskim, to płatność tam obowiązuje w dni powszednie od 9 do 17, a Częstochowa nie pobiera opłat na całej strefie, nie tylko tam przy Jasnej Górze, właśnie w soboty i w niedzielę. Jak dodaje Maciej Hasik, ciekawym wnioskiem dotyczącym potencjalnie przyszłych prób konfiguracji strefy śródmiejskiej jest sugestia o zróżnicowaniu cen za postój w zależności od tego, przy jakiej ulicy czy na jakim obszarze odbywałoby się parkowanie.